Żółto-czerwone barwy zdominowały czwartkowy wieczór w jednej z miejscowych galerii handlowych. Wszystko to za sprawą prezentacji pierwszej drużyny Korony Kielce przed rundą wiosenną sezonu 2016-2017. Kolejno na scenie ustawionej w atrium galerii pojawiali się zawodnicy oraz sztab szkoleniowy z trenerem Maciejem Bartoszkiem na czele. Żeby być w 100% zadowolonym, to na pewno dobrze by było, gdyby ta kadra była dopięta zdecydowanie wcześniej, a wiemy, że dalej musimy jeszcze czynić starania o pozyskanie zawodnika przynajmniej na tą jedną ważną pozycję. Ale tak to jest z przebiegu pracy, z przebiegu organizacji tej pracy, możemy być zadowoleni. A skoro o kadrze mowa, to warto wspomnieć, że wzmocniło ją czterech zawodników. Ilian Micański i Maciej Górski na pozycji napastników oraz pomocników Jakub Żubrowski i Jakub Mrozik. Przed meczami rundy wiosennej pełen optymizmu jest Kamil Kuzera, obecnie asystent trenera, a do niedawna zawodnik Korony Kielce. Jesteśmy pewni, że ona będzie wyglądała dobrze. To, co żeśmy zrobili w okresie przygotowawczym, jak się dotarliśmy, co wytrenowaliśmy, to jest nasze, jesteśmy tego pewni. Ja myślę, że można być spokojnym o tą rundę. Myślę, że będzie dobrze, tak? Mamy fajny zespół. Jako drużyna przede wszystkim się dogadujemy, nie ma tutaj żadnych podziałów i różnych takich rzeczy. Wszyscy chcą iść w jednym kierunku, a to jest najważniejsze. Już w najbliższą sobotę 11 lutego inauguracyjny pojedynek w Krakowie z Wisłą. Wywiezienie punktów ze stadionu przy ulicy Rejmonta poprawiłoby niewątpliwie miejsce w tabeli. Na pewno będziemy się motywować przed tym meczem, bo trzeba punktować od początku i co najszybciej zrobić co najwięcej punktów, bo wiemy, że sezony wcześniej goniliśmy w końcówce i nie udało nam się, to lepiej. Lepiej po prostu naprawdę się zmotywować od tego pierwszego meczu i od razu punktować. Początek meczu w Krakowie o godzinie 18:00, a drużynę Korony Kielce zobaczymy w roli gospodarzy tydzień później na arenie Kielc, gdy podejmować będzie piłkarzy Wisły Płock.